Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny materiał z gry Sekiro Shadows Die Twice. My sobie skończyliśmy ostatnio w tej lokalizacji. Zakończenie ostatniego odcinka było takie dosyć szybkie, dosyć niespodziewane, ale musiałem pilnie zakończyć streama na parę minut, a że okazało się, że materiał jest już właściwie 30-minutowy, więc mogłem sobie pozwolić tutaj przerwać tamten odcinek i rozpocząć kolejny. Także kontynuujmy sobie tutaj. O, widzicie, tak właśnie coś czułem, że ja gdzieś tutaj już przeoczyłem coś. Kurczę, tutaj czegoś nie przeoczyć, to jest normalnie sztuka, powiem wam. Jak tam się dostać? Tu chyba nie ma żadnej zasady. Po prostu trzeba tam spaść. Kolejny cukiereczek. Dobra, ja się tych małp pozbywam tak dosyć bezboleśnie, całkiem żwawo i szybko. Ale tak patrzę z góry na to miejsce, które jest pod nami. I wydaje mi się, że to jest... Nie, nie, mylę miejsca, okej. Nie będę mówił, co mi się wydawało, ale... Bo nie chcę nikomu też tutaj zagmatwać. Zostawię to dla siebie. No dobra, kontynuujmy. Ja jestem cały czas tutaj w zamieszaniu, w poplątaniu, jeżeli chodzi o tą miejscówkę. Tutaj widzę stado tych pawianów. Teoretycznie widzę, że mogę z nimi walczyć. Ale nie wiem, czy ja chciałbym to robić. Chyba nie chciałbym. Na pewno da się jakoś ich ominąć. Na pewno da się jakoś zrobić to tak, żeby z nimi nie walczyć. I ja tak oczywiście spróbuję, bo tam jest ich chmara. Nie wiem, czy widzieliście. Zobaczmy, co jest tam pod nami. Cały czas jestem ciekaw, co się tam pod nami znajduje. Na pewno da się ich jakoś obejść. Nie wierzę, że producenci gry kazaliby nam tutaj się mierzyć z chmarą po prostu tych małp. Tam widzę też przejście. Dobra. Tam widzę też jakiś przedmiot. A właśnie, tego chciałem uniknąć. Dobra, chyba udało mi się skryć. Czyli widzicie, jednak te małpki mogą się spulować. Pewnie mógłbym tutaj przeskoczyć na ten sznur. O kurde, nie chciałem dokładnie tego zrobić. Chciałem sobie na ten sznur przeskoczyć, ale wyszło chyba całkiem ok. Tak patrzę, jakie ja tutaj miałem jeszcze inne opcje. Gdzie ja tu dotarłem? Co to jest za miejscowa? Kto w ogóle porobił te gigantyczne rzeźby w tym miejscu? O kurde, widzicie tego wielkoluda? To jest chyba jakiś wielki goryl.
Yeti albo jeszcze jakiś inny potężny przeciwnik. Dobrze, że dali nam tutaj posążek. Skorzystam sobie z niego naturalnie. Odpocznę przy nim, bo tutaj właściwie nie będziemy się wracać w żadnym wypadku. To, co na pewno będę chciał zrobić, to w jakiś magiczny sposób wrócić tam do tych małpek. Bo jednak mimo wszystko chciałbym pójść tam do tej jaskini, która jest za nimi. Pytanie, czy gra mi coś takiego umożliwi. No bo z tym gostkiem, czekajcie, gdzie to jest w ogóle, co to jest za miejscówka? Dolina Bodhisattwy. Bodhisattwy. Kurde, co to jest? Co to za nazwy? Jakieś łamulce językowe. Tutaj prawdopodobnie będzie trzeba skakać po tych konarach, żeby sobie poradzić z tym przeciwnikiem. No nie będzie to na pewno nic prostego. Okej, jakąś jeszcze kolejną ścieżkę tutaj obrałem. Wychodzi na to, że chyba nieuniknione będzie zejście tam na dół. Nie chciałem sobie tutaj dodatkowo mieszać tych lokacji, ale widzę, że chyba nie mam za bardzo wyjścia. No trudno, już zaskoczyłem. To podejrzewam, że jest jakiś kwas, który pewnie mnie tutaj pożre. Więc prawdopodobnie przydałaby się tutaj odtrutka. Ciężką sakiewkę znalazłem. To jest jakiś, nie wiem co to jest. Okej, prawie mnie tutaj dostrzegł jakiś przeciwnik. Nie wiem co to za przeciwnik. Nie miałem jeszcze okazji z takim walczyć. Ale to wychodzi na to, że też jest małpa, z której wypadł mi żółty proch. Okej, czyli dostaliśmy tutaj kilka udogodnień w postaci tych pnączy, po których możemy się poruszać. Tutaj widzimy jakieś rozłożone resztki bydła. Szukam tu jakichś przeciwników, ale znaleźć nie mogę. Widzę, że jest chyba za to jakiś kupiec. Nie mam zielonego pojęcia, co za kupiec wybiera taką miejscówkę na miejscówkę, gdzie będzie sprzedawał rzeczy. Ale ktoś tutaj, widzę, się pokusił. Zobaczcie, że ma maseczkę na twarzy, więc wszystko spoko. Dobra. Możemy z nim porozmawiać. No, wchodź do tamtej jaskini. Stara świątynia, w której mieszka wężowy bóg. Proszę bardzo, czyli tam. Ten myśli tylko o zarobku. No,
Dobra, to już nic więcej. Możemy u niego kupić parę przedmiotów. Na pewno możemy kupić krople smoczej krwi. Zieloną tykwę. Zwiększa odporność na truciznę i spowalnia wskaźnik otrucia. Tykwa została stworzona w skuteczności przez tych, którzy osiedlili się na toksycznych ziemiach. O, widzicie. Odnawia się w trakcie odpoczynku. O, ciekawostka. Odtrutka, sakiewki, żółty proch i granulki. No dobra, kupię sobie kroplę jedną. I widzę, że on tutaj nie ma nic więcej ciekawego. Może tą tykwę kiedyś sobie szarpnę się i kupię. Okej. Tutaj przeskoczyliśmy, ale widzę, że nie ma możliwości, żeby wrócić. Kontynuujmy naszą przebieżkę. Nie wiem, czy ja właśnie nie idę w stronę tego. Tego węża. Powiem wam szczerze. Mam nadzieję, że nie. Nie widzę tu też żadnych przeciwników wciąż. To też mnie jakoś specjalnie nie uspokaja. Chociaż tam siedzi sobie jakiś koleś. To jest chyba małpa akurat, a nie koleś. Dobra, czyli mamy kilka małpek. Nie są to jacyś potężni przeciwnicy. Może by ich pokonać? Wydaje mi się, że one chyba nie będą się tutaj zatruwały. To okej, udało się na pewno. Ten gostek mnie jeszcze zastanawia. O, kolejna małpka się tutaj zainteresowała. A, dobra, to jest ta małpa z dwoma szablami. Ej, mocno ta małpa. Dobra. Jeszcze tutaj do mnie jakaś małpa gdzieś strzelała skądś. Gdzieś stamtąd właśnie. Czego pilnowałaś? Złoty, magnetytowy złom. Ale mnie przycelowała ta małpka. Nic dziwnego, że ja jej nie widziałem, jak ona jest gdzieś na drugim brzegu, po prostu na drugim końcu świata. Okej. Przyjdziemy tutaj ponownie, no bo nie mamy właściwie innego wyjścia, niestety. Się zastanawiam, czy jestem w stanie sobie jakoś skrócić tą ścieżkę, tak żeby
dostać się tam szybciej. Ale wydaje mi się, że nie. Się udało coś takiego zrobić, bo w sumie to tego trochę nie przemyślałem. Muszę się jakoś dostać tam na drugą stronę, żeby najpierw od tamtej małpy sobie zacząć. A później powybijać tutaj całą resztę. Kto by pomyślał, że małpy mogą mieć taki dobry wzrok? Balonik tutaj, proszę bardzo. Teraz jeszcze mam przez chwilę odporność na trucizny. O, już mi się właśnie skończyła. To sobie tutaj przelecę. No i ponownie zajmę się tymi małpami. Właśnie. Zobaczę, czy jestem w stanie teraz przed nią uciec, czy ona tutaj będzie bardziej się po mnie wspinać. Fajnie by było ją szybko zabić i się jej po prostu pozbyć. No ale widzę, że ta miejscówka tutaj chyba nic więcej nam nie wnosi tak naprawdę. Okej. Zdaje się, że ta mapa jest już odporna na truciznę. Lekka sakiewka. Dobra. Okej. No i mnie wzięła małpa i mnie, kurczę, pokonała. No ale chciałem tutaj bardziej pozbierać sobie rzeczy. No bo tutaj nas nie dosięgnie, z tego co widzę. Nie jest zainteresowana walką na drzewie.
teraz już przestała na nas patrzeć. No i ja sobie na nią zeskoczę i ją zabiję zwyczajnie, tak jak powinienem to zrobić już dawno temu. Widzicie, i co? I zepsułem. Niby taka prosta małpa, a wcale nie jest taka łatwa. Z tymi dwoma szablami. Dobra, nie widzę tutaj żadnych innych miejscówek, które mógłbym się udać, do których mógłbym się udać. Może od tej strony. No i proszę bardzo. O co było się tak męczyć? A żółty proszek myślę, że się przyda. No dobra, i co my tu mamy? Co my tu odkryliśmy, tą miejscówką? Oprócz tych dwóch itemków, które podniosłem sobie z tego bagna. Chyba tutaj nic nie ma poza tym. Myślałem, że może tam jest jakaś jaskinia, do której możemy wejść, ale widzę, że nie ma. Jeszcze się rozejrzę. Nie. Nigdzie nie możemy tutaj pójść. Tutaj. Okej, okay, tutaj też nie możemy nigdzie dalej się udać. Tam mamy tego kupca. I za tym kupcem mamy tylko tą jedną jaskinię. No i chyba, że tam pójdziemy. Witam Red Queen. Byłabym nieco wcześniej, ale autobus mi się spóźnił. Plus musiałam kupić bilet. O nie! Musiałaś kupić bilet. Jak ty to przeżyłaś, dziewczyno? Okej, okay, czyżby to była ta jaskinia, o której mówił kupiec? Że to w tej jaskini żyje biały wąż? Sprawdźmy. Okej, w razie czego można wrócić. Cały czas tutaj muszę mieć się na baczności. Po pierwsze, żeby... Coż to było? Co za dziad? Widzieliście to? O ja, nic mu nie zrobiłem. Kurde, jakiś upiór ze ściany mi tutaj zagroził. Można chyba do ścian podchodzić. Okej, okay, widzę jaszczurkę.
Dobra, kilka jaszczurek tutaj nam chciało pokrzyżować plany. W tym jedna taka, a nie, ona to jest do góry nogami. Myślałem, że jedna jakaś taka szarawa, podejrzana. Jejku, jak tutaj ten biały wąż mieszka, to ja mu współczuję. Ale to przynajmniej by wyjaśniało. O, patrzcie, jest. Widzicie go? Widać go. O, tutaj sobie wisi. Zaraz pewnie się na nas spuluje. Chyba, że go trasniemy. O! Chyba, że go tryćniemy mieczem. O Jezus. O, nie mam już. Nie mam już shurikenów. No nie gadajcie, że tam się da pójść. Nie chciałbym tam iść. Chyba, że ten wąż aktualnie śpi. I możemy go w jakiś magiczny sposób upodlić. Jedno oko powinien mieć już załatwione. Widzę, że oni się w tym samym miejscu zawsze pojawiają. Ci kolesie. Mam na myśli miesięczne na kartę miejską. A, rozumiem. No to faktycznie mogło ci to zająć dodatkowe 3 minuty. Okej, ja nie będę się tam pchał i na pewno nie będę chciał wymachiwać mieczem przy tułowiu tego węża, to na pewno. Okej, uleczymy się. Ej, 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 co jest? Patrzcie, już mnie gdzieś tutaj chciał zaatakować kolejny. Ojejku. Kurde, ile tych jaszczurek tu jest. Ja i tak tutaj już robię wszystko, żeby omijać tułów tego węża, a tu jeszcze takie rzeczy. Widziałem cię. O ty dziadu mały. Dobra, mamy to. Okej, okay. Dobra moi drodzy. To jest idealny wręcz moment na to, żeby zakończyć sobie ten odcinek na YouTubie. Kontynuujemy oczywiście nasze tutaj zmagania z tą jaskinią i z tym wężem, który chyba śpi, nie mam pojęcia. To kontynuujemy sobie na streamie, a na YouTubie widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, komentujcie, oceniajcie i pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.